Za nami faza grupowa Ligi Mistrzów, faza obfitująca w znakomite spotkania, żeby wspomnieć choćby rywalizację Barcelony z PSG czy mecze Bayernu Monachium z Manchesterem City. Faza, która zakończyła się awansem chyba tych zespołów, których się można było spodziewać, z jednym, wydaje mi się, wyjątkiem, którym jest Liverpool. Paweł, czy to jest twoim zdaniem największe rozczarowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów? Czek, spojrzysz na... nie wiem, tabele historyczne pewnie tak, no ale widzieliśmy, co się działo z Liverpoolem w Premiership i widzimy od kilku lat, jak dobrze, jak inny duch wstępuje w piłkarzy FC Basel, jeśli grają z drużynami z Wysp. No, to są specjaliści od sprawiania przykrości wyspiarzom. Poza tym to jest drużyna taka, która cały czas idzie w tym samym kierunku od kilku lat, choć się zmieniają trenerzy i nie jest uzależniona od żadnego piłkarza. Ani nawet od żadnych dwóch piłkarzy. A no niestety Liverpool też cierpi dlatego, że posypał mu się sposób gry z poprzedniego sezonu po transferze Suareza, no ale też problemy zdrowotne Sturridge'a sprawiły, że to są piłkarze dzisiaj bezzębni. No. A do tego jeszcze jak masz Mario Balotellego, którego tak naprawdę trzeba wspierać, a nie który ciebie wesprze, no to w sumie tego scenariusza się można było spodziewać. Michał, wiadomo, Liverpool stracił Luisa Suareza, Sturridge jest kontuzjowany, to wszystko, o czym mówił Paweł. Chciałbym ciebie zapytać, czy problemem Liverpoolu i Brendana Rodgersa jest to, że trener nie ma pomysłu, czy może ma tych pomysłów po prostu za dużo? Ma tych pomysłów za dużo, stara się je upchać wszystkie w jednym spotkaniu, w jeden mecz. Nagle Steven Gerrard gra niemal jako drugi napastnik, później ma być rozgrywającym za plecami napastnika, a jeszcze w innym meczu gra jako ten liverpoolski Andrea Pirlo. Wydaje się, że słabość Liverpoolu pokazuje właśnie to, że wszystko zdaje się znów opierać na Stevenie Gerrardzie, który tak naprawdę no, już swój szczyt kariery miał kilka lat temu i tak jak sam mówi Brendan Rodgers, on ma już plan na resztę kariery, ale takie, żeby tak spokojnie złagodzić to przejście na emeryturę, o ile wiadomo, Gerrard nie zdecyduje się gdzieś na wyjazd, wyjazd pewnie gdzieś za ocean. No i pewnie już go w Lidze Mistrzów nie zobaczymy, jeśli Liverpool utrzyma taką formę przez resztę sezonu. To jest też zawsze jakby wynik uwiarygodni tezę, bo mamy tak. Mamy trenera, który najwięcej zmienia, Luisa Enrique, który się wyratował, bo ma świetnych piłkarzy. Tak? Z drugiej strony mamy Guardiolę, który zmienia i w skali makro, i w skali mikro i czuje się cały czas zobowiązany do tego, żeby nam dać jakiś show. Ale no, to jest tak wielka klasa piłkarzy, tak duża różnica, że taka Barcelona zawsze ci się wyciągnie nad powierzchnię wody albo nawet i dużo wyżej, no, a w Liverpoolu no, momentami nie masz czym żonglować. Nie? To może parę słów o Barcelonie, o której wspomniałem. Jeszcze Liverpool? To tym bardziej, jeśli nie ma się tych piłkarzy, jeśli Brendan Rodgers mówi, że ci nowi potrzebują czasu, żeby się dopasować, to tym bardziej przykłady, nie wiem, Monaco czy Atletico z poprzedniego sezonu udowadniają, że jeśli nie ma się szerokiego składu, jeśli nie do końca ufa się zawodnikom, jeśli nie jest się przekonanym do zmian, to się nie zmienia systemu gry. Trzyma się jednego skutecznego. Brendan Rodgers zrobił to na początku poprzedniego sezonu, gdy ustawił zespół w 3-5-2 i grali całkiem nieźle, nie tracili zbyt wielu bramek, wygrywali dzięki skutecznym kontrom. Teraz wydaje mi się, że on sam się trochę w tej swojej filozofii zagubił. Brakuje mu takiej skuteczności, efektywności, czy też nastawienia wyłącznie na wynik, niezależnie od stylu. Atletico miało 12-13 piłkarzy naprawdę światowej klasy. Może niedocenianych, ale światowej klasy. Tak samo Borussia Dortmund i mogła piłować cały czas ten skład. Ja bym wrócił do tego, że Liverpool jednak nie ma, ale oczywiście no, każdą tezę da się obronić. Każdy ma swoją opinię. Michał, dość o Liverpoolu, który... Przejdźmy zgrabnie do kolejnego tematu. Liverpool wypadł bardzo blado. Dokładnie. Liverpool wypadł bardzo blado, choćby na tle Realu Madryt. Fakt, że na tle Realu Madryt w ostatnim czasie niemal każdy wypada blado. Czy to jest twoim zdaniem po fazie grupowej ten zespół, który zaprezentował się najlepiej, no bo jako jedyny wygrał wszystkie mecze, taki murowany faworyt?
wiadomo, że Real i Bayern gdzieś są na czele tej stawki drużyn, o których będziemy mówić, i jeśli ktoś miałby typować finał teraz, no to wiadomo, też mi się wydaje, że Bayern zagra z Realem, natomiast to Chelsea była najskuteczniejszą drużyną, strzeliła najwięcej bramek, aż 10 piłkarzy tej drużyny strzelało gole, co jest swego rodzaju świetnym osiągnięciem, a jeśli weźmie się pod uwagę, że jedną z tych osób był John Obi Mikel, to można mówić niemal o cudach. Ja bym nie powiedział, że Real lub Bayern są nie do dogonienia. Wydaje mi się, że jakieś cuda mogą się zdarzyć, natomiast na pewno drużyny takie jak Barcelona, czy Borussia Dortmund, czy Arsenal, czy Chelsea właśnie muszą trochę podnieść swój poziom. Mają na to czas, bo kolejna faza w lutym. Michał uprawia trochę prywaty i mówi o Chelsea, więc zapytam też ciebie, jak ty oceniasz postawę The Blues? Myślisz, że to jest ta drużyna, która pod wodzą José Mourinho wskakuje na kolejny poziom? No na pewno, bo ten drugi sezon Mourinho, ten pierwszy powiedzmy, sam sobie dał czas na przebudowę, bo wygasił oczekiwania. Teraz zgarniają, co się da i w Anglii, i w Lidze Mistrzów. Natomiast ja bym się o nic nie pokusił przed wiosną, bo po pierwsze w Lidze Mistrzów nigdy się nie zdarzają najbardziej logiczne finały, albo bardzo rzadko. Po drugie, no też... mam wrażenie, że rywale nie podnieśli Chelsea poprzeczki aż tak wysoko. Zresztą też jest problem Realu. No, miał czasami za łatwo, jak nie wiem, czy pamiętacie ten moment, kiedy mieli problem w Razgradzie i wystarczyło wprowadzić Benzemę. I Benzema, który zresztą no, dla mnie jest jednym z piłkarzy jesieni, może mało grał, ale tym bardziej jego statystyki, to co zrobił dla drużyny, do mnie przemawia, no to dopiero wiosną, jak i to też pewnie jeszcze nie na początku, jak te drużyny zaczną trafiać na siebie, to się czegoś o nich dowiemy. No to tak jak, zmieniając trochę temat, jak uważaliśmy Barcelonę za bardzo szczelną obronę, do momentu, jak jej nie sprawdzili naprawdę mocni rywale. Tak? I nagle się wszystko posypało na kilka tygodni. O piłkarzach jesieni pogadamy za sekundę, ale tutaj zacząłeś mówić o Barcelonie. Pamiętam, jak jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że ta współpraca Luisa Suareza z Neymarem i Messim układa się nie najlepiej. Chyba po tym spotkaniu z PSG, po spotkaniu środowym, można już to włożyć między bajki, bo to zaczyna wyglądać coraz lepiej. No tak, tak. Tylko że to też mecz benefis, tak? No, pierwsze miejsce w grupie, okej, okay, ale piękny mecz, ale grany na luzie. Tam może nie tyle jest problem, to nigdy nie jest problem, jak masz tyle dobrych piłkarzy do wyboru, tylko no musi się też Suarez, on sam obsesyjnie powtarza, że ja nie chcę wchodzić w te przestrzenie, które zajmują Messi i Neymar. Okej, okay, ale jednak dziewiątka to dziewiątka, jeszcze z charakterem Suareza, on wcześniej czy później poczuje krew i to Barcelonie zrobi tylko dobrze zapewne, wszystko zależy od reakcji Messiego, bo jednak początek sezonu to była taka sielanka. Messi, Neymar, ja do ciebie, ty do mnie, przytulamy się i tak dalej. Potem wszedł Suarez, już tak wiadomo, jak pojawi się trzeci, to się mleko waży. Wydaje się, że Luis Enrique z tego pierwszego poważnego zakrętu Barcelony wyprowadził. Był taki moment, że kwestionowano tam już wszystko, co robi Enrique i jego plany i to, jakim jest człowiekiem, to, że jest jak Pytia, piłkarze go w szatni kompletnie nie rozumieją, co mecz nowa jedenastka. Natomiast no, teraz sobie wszyscy kupili spokój, teraz znowu liga będzie najważniejsza. No, w przypadku takich drużyn jak te wszystkie, o których mówiliśmy, to też myślę, że no, ćwierćfinał to obowiązek i dopiero potem się zacznie. Ty się, Michał, zgodzisz, że Barcelona trudniejszy okres może mieć powoli za sobą i że zaczyna się ta maszyna Luisa Enrique rozkręcać? Tak, natomiast nie zgodziłbym się, że ten gdzieś problem już przeniósł się na atak. Mi się wydaje, że ten problem jest w środku pola, gdzie najbardziej widać jakby brak rozwiązań Barcelony. Mówimy o piłkarzach takich jak Iniesta, Xavi, Busquets, Mascherano, jeszcze jest Rakitic, a tak naprawdę z tej piątki trudno złożyć optymalną trójkę, bo Barcelona musi grać trójką w środku, bo to jest jej kultura gry. Coś, co mają od zawsze,
może nie od zawsze, no ale już od kilkunastu, kilkudziesięciu lat grają trójką w środku. Wczoraj oglądaliśmy tak jakby dwóch defensywnych pomocników, grających niemal obok siebie, jednak Busquets starał się grać trochę wyżej, nie wychodziło mu to kompletnie. Był najsłabszym z trójki Mascherano i Iniesty i Busquetsa. Widać było też, że Iniesta nie czuje się najpewniej, bo zabiera mu przestrzeń i Busquets, i schodzący do tyłu Messi, chociaż to jego odbiór zapoczątkował akcję, po której gola strzelił Neymar. Czy rozwiązaniem jest Rakitić? Też nie, bo jest jednym z najbardziej krytykowanych zawodników Barcelony w tym sezonie. Więc gdybym miał określać kolejne wyzwanie dla Luisa Enrique, to właśnie odnalezienie jakiegoś porządku w środku pola. Do kolejnej fazy grupowej, do kolejnej fazy Ligi Mistrzów ma 2 miesiące. Tak naprawdę czeka go jeden ważny test 11 stycznia z Atletico. I to będzie naprawdę świetna próba, pewnie taka trochę weryfikacja, jaką zaoferował Barcelonie Real Madryt w ostatnim El Clasico. Nim przejdziemy do rozmów o indywidualnościach, chciałbym jeszcze Ciebie, Paweł, zapytać o Manchester City. Manchester City, który awansował do kolejnej fazy, ale awansował chyba bardziej dlatego, że Roma nie podołała. Nie, awansował dlatego, że był pod ścianą i bardzo dobrze sobie poradził. Ja tak uważam. Ja jestem wielkim wyznawcą Manuela Pellegriniego. Wiem, że pewnie jedynym w tym gronie, ale ja uważam, że to jest człowiek na naprawdę wielką grę, że problemem City jest raczej szatnia. No ale to przy takiej budowie klubu od lat, to myślę, że nie znajdziesz takiego trenerskiego geniusza, który by to poukładał bez żadnych kwasów. No, Manchester City zrobił coś wielkiego, najpierw zrobił coś głupiego, wcześniej zrobił coś strasznego, ale potem zrobił jednak coś wielkiego. Pojechał do rywala, któremu wystarczało 0-0 i który chyba jednak długo grał na to 0-0 i kompletnie nie umiał odpowiedzieć na stratę bramki. A bramka w Stadionie Świata. To jeszcze parę słów o Polakach. Robert zrobił to bez Aguero, bez Yaya Touré. To też jest, jak analizujemy Manchester, no to musimy wziąć pod uwagę Manchester City, musimy wziąć pod uwagę, jak głęboko zatonął Yaya Touré w pewnym momencie i skąd go trzeba było wyciągać. No to ten piłkarz był sercem, płucami City. No nie możesz mieć tylko Aguero na tak wysokim poziomie, prawda? Ale okazało się jednak, że drużyna nie jest uzależniona od Aguero. To jeszcze dwa słowa o Polakach. Robert Lewandowski, to wiadomo, ale Arkadiusz Milik wreszcie pierwszy gol w Lidze Mistrzów. Chyba możemy wszyscy żałować, że Ajax zagra tylko w Lidze Europejskiej, choć jest jeszcze szansa, że może zagra z Legią i Milika zobaczymy w Warszawie. No jednak on w Lidze Mistrzów chyba się świetnie odnajduje, jak ty to, Michał, widzisz? No spokojnie z tym, świetnie. Strzelił gola z drużyną najsłabszą w Lidze Mistrzów. Nie no, Batę Borysow chyba najsłabszy. No dobra, Batę Borysow, ale Apoel... Batę miał 3 punkty, Apoel 1 punkt, a najsłabsze, tak już patrzymy, najmniej punktów, najgorsza różnica bramek, to Galatasaray. Choć najwięcej bramek stracił Batę, no, ale ma to jedno zwycięstwo. No dobra, to kto był najsłabszy, to kto był najsłabszy jest kwestią dyskusyjną, ale wróćmy do Milika. Nieważne, strzela się każdemu, można strzelać amatorom i to jest ważne. Napastnik musi strzelać, niezależnie jaki mecz, niezależnie jaki rywal, napastnik musi strzelać. To się wreszcie udało Milikowi, udało się w najlepszym momencie. Tak, Sigurdsson owszem wyleciał z kontuzją, ale przedłużył kontrakt i nie zapowiada się, żeby go Ajax sprzedał tej zimy, więc Milik ma jeszcze powiedzmy kilka tygodni, żeby swoją pozycję ustabilizować, a to, że coraz lepiej czuje się w grze z drużyną, z Lasseschiné i z innymi, i z Klasenem, to pokazały ostatnie spotkania. Bramki przydadzą się i myślę, że De Boer uwierzy, że Milik jest jedynką, jeśli chodzi o napad Ajaxu Amsterdam, a nie tylko o przyszłość ataku. Mi się wydaje, że my trochę, przynajmniej z tego, co ja czytam o De Boerze, o Ajaxie, o Miliku, że my jakoś tak dziwnie podchodzimy do tego wszystkiego, że jak on mu nie daje szansy, to nie wiem, on w niego nie wierzy albo się na niego uwziął. Nie no, sam Arek mówił nam na zgrupowaniu kadry ostatnim, że w Ajaxie czujesz się trochę jak w szkole, że tu się ciągle uczysz. I on jest przygotowywany też przecież docelowo do sprzedaży. Tak? Ajax to jest chyba dzisiaj drużyna, która ma
odłożone najwięcej pieniędzy tak w Lidze Mistrzów bez długów, prawda? Czeka góra gotówki, której nie wydają pewnie jeszcze Bayern, ale Bayern to jest jednak sponsorsko inna liga. I Ajax swoich piłkarzy szlifuje, żeby ich dobrze sprzedać. Bo taka była też esencja planu Cruyffa. Szlifujmy piłkarzy światowej klasy, którzy nam zapewnią pieniądze. I oni też nie mogą zabić Zichtorsona, nie mogą jego pewności siebie zdusić. Oni mają być dwaj świetnymi towarami eksportowymi i De Boer cały czas powtarzał, jeszcze zanim się zaczęła milikomania, ja Arka obserwuję, nad Arkiem pracujemy. Rozwój. Jeśli wyłapaliście, nie wiem, wczoraj tą minę Bergkampa, jak schodził Milik, jak mu puścił oko, co tam zrobił. Dla mnie to jeden z takich momentów jesieni, jeśli chodzi o polską piłkę. Generalnie pokazałeś im chłopaku i tak trzymać. Na razie mamy więc powody do optymizmu, choć Arka Milika już w tym sezonie w Lidze Mistrzów nie zobaczymy. W poniedziałek losowanie kolejnej fazy. Zobaczymy, jakie pary nam los sprawi. No i na pewno także o nich porozmawiamy.